Hej, cześć, tu Mistar, to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West na PlayStation 5. Ta misja niestety się nam zacięła. Zatopiony wrak nie działa, bo sprawdzałem kilkukrotnie. Się już wkurzyłem, bo Aloy albo mi się topiła, albo nie. Padł mi się zaraz rozładuje słuchawki, więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się chyba innymi misjami pobocznymi. Oczywiście zatopiona nadzieja jest niedostępna, więc podamy te tereny łowieckie, potem ruiny z reliktem. I podejdziemy też do tego znaku zapytania i ogarniemy po nim, czy coś jeszcze jest. A póki co będzie odcinek bez głosu. Trzymajcie się i cześć. Czyli dotarłaś? Tereny łowieckie witają. Jestem Iwina. Opiekuję się tym terenem. Pilnuję, by nadawały się do treningów przeciw maszynom. Niezależnie od tego, czy to dla naszych żołnierzy, czy dla Utaru. Czyli tak jak u Karcza. A, tak. Podobno ci tchórze twierdzą, że pomysł na tereny łowieckie był ich. Ale nasi żołnierze trenowali w takich miejscach na długo przed wojnami klanowymi. Założę się, że żaden Karczan nie odważyłby się podjąć naszych prób. Nawet tak zdolna łowczyni jak ty może mieć z nimi kłopot. Ale są nagrody. Ukończ próby, a otrzymasz belki. To z kolei pozwoli ci zdobyć medale. Pozostałości po zwycięstwach nad Karcza podczas łowów. Zabierz te medale na arenę w Gaju, naszej stolicy. Opiekunowie pozwolą ci wymienić medale na najlepszą broń i ekwipunek naszego plemienia. Będę o tym pamiętać. Muszę też wspomnieć o naszych rzeźbiarzach. Tworzą figury do popularnej gry. Dzięki obserwacji terenów łowieckich znajdują nowe inspiracje. W sensie napad. Zgadza się. Może powinnaś obejrzeć ich towary? Rzeźbiarze prawie zawsze mają figury na wymianę w zamian za surowce. Będę się zbierać. Muszę sprawdzić inne tereny. Zapewniam, wszystkie będą dla ciebie otwarte. Krocz z dziesiątką. To twoje tereny łowieckie? Zgadza się. Staw czoła wyzwaniu, a zobaczymy, czy jesteś godna swojej reputacji. Jedź po linii, a zacznę mierzyć czas twojej próby.
nie cieszy się na mój widok. Masz umiejętność, udowadniasz, że historie o tobie są prawdziwe. Jedna z moich najlepszych prób. Użyj liny, żeby zacząć, a ja będę liczyć czas. Skończyłaś swojej próby. Zjedź po linie, by zacząć. Chcę zobaczyć, jak sobie poradzisz. Zaczniesz inną próbę? Zeskocz na linię, a zaczniemy twoją próbę. Skończyłaś swojej próby. Zjedź po linie, a zacznę mierzyć czas twojej próby.
dobre łowy zasługują na nagrodę. Weź to. Zasłużyłaś. Zjedź po linie, by zacząć. Chcę zobaczyć, jak sobie poradzisz. Rozmyśliłaś się? Zjedź po linie, by zacząć. Chcę zobaczyć, jak sobie poradzisz. Dostałaś kolej. Możesz być z siebie dumna. Będę tutaj, kiedy wrócisz. Chcesz zwiększyć umiejętności łowieckie? Zacznijmy. Będę... Kiedy poczujesz zew łowów.
Bywasz akurat, kiedy zaczęło ci się rozwijać. Ruina z dawnego świata. Czyżby ta okolica mówiła o Taru w pieśni ziemi? Zobaczmy, czy w środku jest coś przydatnego. Dobra, co jest w środku? Może się... się przydać? Zachód słońca. Gwiazdy zaraz wstaną. Zdaje się, że do drzwi potrzeba jakiegoś modułu klucza. Muszę przeszukać ruiny. Stary wagonik. Ciekawe, czy może jeszcze jeździć. Thank you.
Relikt dawnego świata. Tylko jak się tam dostać? Tam jest relikt. Przełącznik. Czyli ten przełącznik steruje torami. Powiem ponownie, gdy będę bliżej. Teraz go przytoczę. Prowadzę teraz wzdłuż strony zakrzywionej. Przetoczę go tutaj. Tory są teraz proste. Moduł klucza. Świetnie.
to jazda. Potrzebny jest kod. Może coś w okolicy się przyda. Nie. Chyba nie. Może sprawdzę swoje zapisy. Nie zadziałało.
Wasz pomysł. Dobrze. Dokąd teraz? Udało się. Dobrze, mam relikt. Lepiej to schowam. Być może później się dowiem, co... Mogłabym się tu jeszcze pokręcić. To coś znajdę. Mogę teraz dominować kursy świetne.
czego może służyć ta kapliczka? PlayStation.